W tym naszym środowisku bardzo różni ludzie są światopoglądowo, bo są takie Ślązoki, co Polska i kropka. Są Ślązoki. Są Ślązoki, co mają jeszcze inne jakieś idee. Ale rzeczywiście jakby z tego fermentu może powstawać opowieść o Śląsku. I to wydaje mi się mega ciekawe. My się czasem pokłócimy, ale to wszystko jest w takim szacunku i rzeczywiście jest taka szansa, żeby to środowisko poszerzać. I właśnie o tej przynależności rozmawiali ze sobą dwaj wybitni Ślązacy. Spanuje łosty mróz. Stawiają go pod ścianą. Do rozczylania. W tym czasie Elizabeth... W trzecim liceum ogólnokształcącym w Zabrzu aktor Teatru Śląskiego oraz wielokrotny laureat Śląskiej Maski Dariusz Chojnacki i pisarz, zdobywca Nagrody Nike Zbigniew Rokita wzięli udział w wydarzeniu kulturalnym współfinansowanym przez Fundację W Tomi Graj w ramach projektu Macierz. Trochę zainspirowani popularnością książki Kajś i też spektaklami w Teatrze Śląskim, w których występuje pan Chojnacki, pomyśleliśmy, że jak mamy na miejscu takich wspaniałych ludzi, to trzeba ich zaprosić i pokazać światu. Jest to taka forma, która daje dużo możliwości, ale jest też ryzykowna. To znaczy postawić dwóch kumpli, żeby ze sobą po prostu przez godzinę rozmawiali. Nam się to z Dareczkiem na szczęście chyba jakoś udało. My się znamy, lubimy i też mamy zupełnie inne i też podobne spojrzenia na Śląsk, ale on, jak to mówiłem ze sceny, jest po prostu endemicznym Ślązakiem, jak miś koala. No, on jest jakoś tak głęboko wrośnięty w Śląsk, w Zabrze, Kończyce, natomiast ja tę swoją śląskość sobie jakoś tam szukam i konstruuję, także mamy różne spojrzenia. A te spojrzenia dotyczyły wpływu i miejsca Śląska we współczesnej kulturze, o podziałach i mostach, co zainteresowało przybyłą licznie na to wydarzenie publiczność. Dużo nadzieja zaś przyszła, bo trochę młodych ludzi było, więc to też bardzo się cieszę z tego. No i starszych, mam nadzieję, że mentorów, którzy będą też przeprowadzać i nieść dalej te historie, które w naszych rodzinach są, które trzeba poodkrywać. Zbyszek tak pięknie opisuje i o czasem je grom, więc super. Fantastyczny wieczór. Wiele pytań, może nie na wszystkie odpowiedzieliśmy sobie gdzieś głęboko w sercu, ale bardzo się cieszę, że nasza młodzież trzeciego liceum ogólnokształcącego potrafi sięgać po takie spotkania, po takie wartości. Wartości, które dzięki takim ludziom i spotkaniom będą pielęgnowane i przekazywane przez kolejne pokolenia.